Zapraszam Państwa na kolejny reportaż SWT TV. Tym razem Szymon poszedł na manifestację organizacji pod ambasadą chińską. Falun Gong, Falun Dafa, właśnie. Czym to właściwie jest? Niektórzy twierdzą, że to sekta, niektórzy twierdzą, że to jest organizacja parareligijna, niektórzy zaś, jak zobaczymy za chwilkę, uważają to za jakiś styl życia. Falun Gong jest bardzo ciekawą sektą. Tak, proszę Państwa, ja nazywam to sektą. Powstał po roku 1990 w Stanach Zjednoczonych. Usłyszycie Państwo na filmie jednego z przywódców tej organizacji, który dość sprytnie mówi na ten temat. Wszelkie działanie Falun Gongu wyczerpuje znamiona właśnie sekty, właśnie jakiejś organizacji, takiej jak na przykład scjentolodzy. Falun Gong może być związany w ogóle z działaniem wywiadowczym. I tak, proszę Państwa, może być. Powstał, jak już powiedziałem, w roku 1990 po wydarzeniach na placu Tiananmen, kiedy Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone, przez chwilę myślały, że rzeczywiście w Chinach zmienia się ustrój. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Huan Jianming. Jestem biznesmenem i prowadzący hurtownię odzieżową w Polsce i już mieszkam w Polsce ponad 30 lat. Jestem praktykujący Falun Gong w Polsce. No zawsze spotykałem takie pytanie, czym jest Falun Gong? Czym pan uprawia? Ja uprawiam Falun Gong już od 10 lat. I zacząc od czytania głównej książki Joan Falun, w tej chwili jest wydany na całym świecie ponad 30 języków, w tym mamy wersja polska. Falun Gong przede wszystkim nauczy mnie dobrej zasady. Zasada brzmi prawda, życzliwość i cierpliwość. Jak chodzi o moje praktykowanie, to codziennie postaram się kierować i zgodnie z tymi zasadami i postępować coraz bardziej, czyli być coraz lepszym człowiekiem, nie tylko wobec siebie, czyli chodzi o jak wobec siebie, to jest doskonalenie się i swojego charakteru, swoje dobre cechy. A jak wobec innych, to chciałem mieć, czyli prawdziwy, szczery, życzliwy, dobry i wytrzymały tolerancyjny w otoczeniu i przyniesie jakiś pokój i jakiś w ogóle dobry nastroje otoczeniu. Na to wygląda. Będąc w pracy, postaram się być dobrym pracownikiem, sumiennie pracuję, a nie oszukiwać i inaczej, tak jakby inaczej nie zgodny z zasadami prawdy, życzliwości, cierpliwości. Falun Gong jak na co dzień, my praktykujemy, robimy ćwiczenia, to jest łączenie nie tylko zapoznajemy naukę, czytamy książkę, czyli coraz bardziej te wartości, lepiej rozumie te wartości, kieruje i nie sposób, że tylko czyta raz i cały czas pamięta, prawda? Czyli zawsze to jakby nas przypomina, żeby być codziennie coraz lepiej. A poza tym jeszcze robimy ćwiczenie w wolnym czasie, czyli rano po powstaniu, przed pójściem do pracy albo wieczorem,
jak już mamy zrobione pracę domową, czy swoje rzeczy, czyli w wolnym chwile robimy praktykowanie, które przyniesie nam dobre ciało przede wszystkim. A jeszcze więcej do już uzupełnia nasze energię, taką czystą, dobrą energię i daje nam dobry duch. Chińczycy masowo uprawiają tai chi, starą chińską sztukę walki opartą na wielu ćwiczeniach w parkach w Pekinie czy w jakiejkolwiek mieście chińskim. Można spotkać wielu ludzi o tych swoich płynnych, teoretycznie powolnych ruchach, prawie tanecznych ruchach. Tworzenie tego typu organizacji jak Falun Dafa opiera się właśnie na takiej tradycji. Bierze się po prostu, wymyśla jakieś ćwiczenia i podświadomie społeczeństwo łączy je jako kontynuację, rozwój tej starej sztuki. Przypominam, tai chi ma 800 lat, a Falun Gong, Falun Dafa ma lat prawie 30, więc jest tu pewna różnica. Falun Gong zaczęło od Chin w roku 1990 roku i w ciągu 7 lat dołączyło do tej grupy praktykujących Falun Gong aż 100 milionów w samych Chinach. Codziennie jest taki jakby taki dobry widok na ulicy, w parku, wszędzie są ćwiczące praktyki. I duchowe zmiany przyniosły bardzo pozytywne, bo każdy wie, że Falun Gong jest dobry, dlatego tak szybko każdy chce zachęcać swoje kolegów, przyjacieli, członków rodziny do praktykowania. W ten sposób taka wielka liczba było w Chinach, ale mimo to, że praktykujący otrzymuje swoje zdrowe ciało, zaoszczędza ten sposób, z tego powodu dużo kosztów szpitalnych, leczniczych dla rządu. Rząd jednak w Chinach nadal jest komunistyczny, kieruje inną ideą i polega na propagandę, czyli w zasadzie na kłamstwo, przeszukać ludzi, żeby wychować ludzi po idei komunistycznej. Więc ta idea komunistyczna nie jest zgodna z samą zasadą, prawdą, takie prawdą, życzliwością i cierpliwością. Cierpliwością. Więc sami system komunistyczny boi się zgromadzenia społeczne i jak widzicie, że Falun Gong jest taka wielka grupa, chociaż nie jest polityczne zgromadzenie, nie ma apeli politycznych, nie ma apela politycznego, nie ma jakiegoś marzenia o przejęcie władzy. Tylko chodzi o tak postępowanie, że tylko dla siebie dobry, dla rodziny dobry i mimo to rząd chiński komunistyczny nie pozwoli na takie zaistnienie grupy. Więc szykowali powoli do zaczynania prześladowania. Nie szukali przez długie lata haki na Falun Gong, ale się nie udało. Więc mimo to już nie czekali do końca. Prowadzili ten zakaz i absolutnie. Jak to nie słucha, to już straci pracę i nawet straci rodziny, już nie ma gdzie schować, bo w Chinach nadal jest ten system, jak to chce pracować w urzędach państwowych i musi posłuchać partii, inaczej straci miskę ryżu, tak, czyli straci możliwości zarobienia dla siebie i dla rodziny. Zastanówcie się Państwo, w jaki sposób w kulturze azjatyckiej, w kulturze dość scentralizowanej władzy można stworzyć opozycję, wykorzystując pretekst, jakim niewątpliwie były zamieszki w placu Tiananmen. Oczywiście poprzez wykorzystanie ich kultury, ich praktyk, a przede wszystkim ich specyficznych cech, również i charakterologicznych.
polegających na uporządkowanym życiu, polegającym na pewnej konkretnym podejściu do rzeczywistości. Proszę posłuchać przedstawiciela, czy też przywódcę polskiego oddziału Falun Gong, który ewidentnie mówi na ten temat i pokazuje, jak to łatwo byłoby trafić do Chińczyków. Przy czym on wymienia liczbę 100 milionów osób, ale w kategoriach chińskich, proszę policzyć, ile to jest procent 100 milionów osób, to jest tak, jakby ich w ogóle nie było. Ciekawym jest również to, że Falun Dafa i Falun Gong ma bardzo dobre finansowanie. O, książki wydane w 30 językach, pełna infrastruktura. W Europie zdobywa bardzo dużo zwolenników. A proszę na przykład zobaczyć znak, symbol Falun Gong. Co my mamy na tym znaku? Mamy pomieszanie yin i yang, symbolów chińskich, właśnie dalekowschodnich, ze swastyką, przypominającą swastyką hinduską. Hinduską, prawda? Czyli mamy tu takie pomieszanie różnych symboli, nam kojarzących się tak jak ogień i woda. No bo przecież wiadomo, że yin i yang kojarzy się z ruchem bardzo pokojowym, teoretycznie pokojowym, z ruchem hipisowskim. Natomiast swastyka ma skojarzenia oryginalne. I to jest właściwie sprzedawane w Europie jako coś zupełnie oryginalnego. Jest to trochę tak, Europejczycy trochę snobują się na ten mityczny, mistyczny Daleki Wschód, a to wcale tak nie jest i wpadają właśnie w pułapkę tego typu działań. Ja nie chcę tu się już odwoływać do scjentologów i ich kalanetiksu, zdrowa żywność, zdrowe jedzenie. Wszystko to słyszymy również w wypowiedzi przedstawiciela Falun Gongu w Polsce. Po roku, jak ten prześladowany, każdy Chińczyk wie, że Falun Gong jest dobry, więc i duchu popiera Falun Gong. Więc idzie, rok później idzie takie nagrywanie, zafałszowany telewizyjny program, który przez 24 godziny przepuszczony kanał telewizyjny po całej Chinach. I to jest tak nazywa samo zapalenie praktykującego na placu Tiananmen. Później po parę lat było udowodnione przez ONZ, że ten nagrywany telewizyjny jest zafałszowany. To jest czysta propaganda komunistyczna wobec niesławienia Falun Gong i tak jest. Więc my, jak mamy dobrą zasadę, jesteśmy prawdziwymi, dobrymi ludźmi. My nie boimy się po całym świecie, także w Polsce co tydzień, tutaj jesteśmy co niedzielę, przez 10 lat, przez 15 lat już jesteśmy pod ambasady. Cały czas, każdym razem zaapelujemy do ambasady, że Falun Gong jest dobry. Nie jest zagrożony, nie jest zagrażający wobec rządu, nie jest dobry wobec żadnej innej organizacji czy człowieka. Ale tak jakby rząd chiński nie potrafi rozwiązać ten problem, nie potrafi przyznać do winy i nadal tak jakby trzyma swoje uszy, zaslepia swoje oczy i uda się nie widać. Tak samo, że dzisiaj jesteśmy tutaj pod ambasady. Oni wiedzą, oni za oknem, za zasłonem obserwuje nas, ale nie ma odwagi, żeby wyjść nam powiedzieć, odpowiadać na nasze pytanie, na nasze apel. Udaje się, że nic nie widzi i nic się nie dzieje. I my też chcemy robić dobre rzeczy dla Chin, dla rządu chińskiego, że te wartości, te moralności, to jest postawa, zaistnieje z naszej cywilizacji. Więc my wiemy, że my jesteśmy dobri dla Chin. Ale propaganda czasami polega, że Falun Gong zdradzi kraje, gdzie zaangażowany politycznie, to jest fałszywa informacja, nie ma takiej postaw, nie ma takie. Oni, żeby kontynuować tę politykę szykanowania wobec Falun Gong po całym świecie, trzymają pewne propagandy wobec Chińczyków, którzy zamieszkają za granicą.
Wydaje mi się, że można założyć, iż członkowie Falun Gong są krzywdzeni przez sprytnych przywódców, sprytnych reżyserów z obu stron. Z jednej strony ogromne mocarstwo, które za pomocą tego typu organizacji chce mieć wpływ czy kontrolę nad, czy zdobywać informacje o polityce wewnętrznej danego kraju. Z drugiej zaś strony ten daleki kraj, który bez wahania zrobi wszystko, by się przed tym obronić, nawet jeżeli to jest sprzeczne z prawami człowieka i obywatela. Posłuchamy również wypowiedzi przedstawiciela Amnesty International, do której ja się tylko krótko odniosę. Nie będę komentował oczywiście tego, co mówi na temat Falun Gong, ale dla mnie to Dzień Praw Człowieka jest codziennie, a nie tylko 10 grudnia. Jestem Tomek Szymanderski-Pastryk z Amnesty Warszawa. Prowadzę grupę wolontariuszy i wolontariuszek tutaj u nas w Warszawie. Amnesty International w tę sprawę zaangażowało się, to znaczy w ogóle w problem prześladowania osób Falun Gong. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie kiedy. Po prostu tego nie wiem i nie będę udawał, że wiem. Natomiast na pewno człowiek praktykujący Falun Gong właśnie był bohaterem maratonu pisania listów w 2007 roku. On został aresztowany w 2006 roku i z tego co wiem, od tego czasu Amnesty się zajmowało jego sprawą. No więc co najmniej od wtedy, to wiem na pewno. Od tego czasu jeszcze było parę akcji Amnesty w sprawie innych osób praktykujących Falun Gong, które również spotykały niesprawiedliwe traktowanie. Natomiast wcześniej nie wiem, jak to dokładnie wyglądało i tyle. Jakie było drugie pytanie? Kiedy się Amnesty International zaangażowało i dlaczego, tak? Dlaczego? No to odpowiedź na pytanie dlaczego jest bardzo, bardzo prosta. To znaczy odpowiem hasłem, które może Amnesty powtarza często, ale nie bez powodu. Rzeczywiście jest tak, że niesprawiedliwość na świecie traktujemy osobiście, po prostu. Więc też dlatego się Amnesty zaangażowało. Jest to grupa, której prawa są łamane. Mamy to dobrze udokumentowane, to jest ważne, żeby jakby nie angażujemy się w działania, co do których nie jesteśmy przekonani, że mamy je rzeczywiście zbadane i że mamy rozeznanie, tak, i że rzeczywiście na pewno jest tak, że prawa tych osób są łamane. Wiemy to teraz już na pewno i dlatego się w to angażujemy, tak, no nie, jakby nie jest to może główna działalność Amnesty, jakby tych miejsc, w których trzeba protestować przeciwko łamaniu praw człowieka, jest bardzo, bardzo dużo. Stąd też nie jest tak, że co tydzień wychodzimy i protestujemy przeciwko łamaniu praw Falun Gong właśnie. Natomiast właśnie dlatego, że ich prawa były po prostu łamane. A czy wie cały pan, powód. Czy wie pan, w jaki sposób Amnesty International angażuje się w pomoc Falun Gongowi w Stanach Zjednoczonych? Czy słyszał pan coś o tym? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Nie było. Dobra. Dobrze, dziękuję bardzo. Chyba, że pan coś chciałby jeszcze od siebie dodać. Nie, myślę, że nie. Tak? Znaczy zależy, nie wiem, co tam dalej poleci, natomiast bardzo chciałbym, bo tutaj też będę to później robił po prostu. Dobrze, to proszę powiedzieć. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich do tego, żeby przyłączyli się do naszej walki o prawa człowieka. Jakby szczególnie teraz, dlatego że teraz jest szczególnie dobra ku temu okazja. 10 grudnia jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To jest bardzo dobra okazja, żeby stać się po prostu jedną z tysięcy osób, które walczą o prawa człowieka, które upominają się o prawa człowieka, bo wtedy też 9-10 w Warszawie, a w całej Polsce od 1 do 10 grudnia odbywa się maraton pisania listów. No to jest dosyć znana impreza. Polega to na tym, że po prostu jest paru czy parunastu bohaterów i bohaterek, w sprawie których piszemy listy odręcznie, osobiście. Wysyłamy je później albo do tych ludzi, albo do władz, albo do szefów więzień, w których ci ludzie są trzymani, w zależności od konkretnej sprawy. I to rzeczywiście daje bardzo duży
efekt. To znaczy średnio 1/3 takich działań Amnesty tego typu odnosi efekt. Więc to jest bardzo dobry moment, żeby włączyć się w tę działalność na rzecz praw człowieka i jakoś spróbować zmienić świat na lepsze. I tyle. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję. Nie oznacza to jednak, że Falun Gong winien być prześladowany, neutralizowany w sposób bardzo okrutny. Ponieważ Chińczycy, zdając sobie sprawę z zagrożeń dla swojego państwa, w sposób dość brutalny rozprawiają się z sektą. Chiński przedstawiciel Falun Dafa w Polsce twierdzi, że przebywa w naszym kraju od 30 lat i pracuje, czy jest właścicielem zakładu tekstylnego. Co to oznacza? Nie wiem. Wiem tylko jedno, że jeśli kiedyś, jeszcze na początku lat 90. wysyłaliśmy, czy pytaliśmy się ambasady chińskiej o jakąkolwiek chińską firmę, czy ją znają, ambasada chińska zawsze powtarzała: tak, znamy ją. Wniosek wyciągnijcie państwo sami.